jak urlop, to oczywiście czas na aktywny wypoczynek, zwiedzanie terenu, pokazywanie rodzinie tego, co najciekawsze w okolicy. Byliśmy w Lasach Spalskich, Nadleśnictwa Spała. W tej chwili jestem na terenie Nadleśnictwa Opoczno. Jestem w miejscu, w którym został zamordowany pierwszy partyzant II wojny światowej, major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal. To jest właśnie obelisk poświęcony majorowi Hubalowi, ponieważ w tym miejscu został on zamordowany przez Niemców. Gdzie jest pochowany, nadal nie ustalono. Pewnie długo jeszcze się nie dowiemy. Oczywiście tutaj to jest ogrodzenie, a wejście jest z drugiej strony. Ale ciekawa rzecz, tu jest pamiątkowy krzyż z tablicą dla jednego z pierwszych członków oddziału majora Hubala, Romualda Rodziewicza, pseudonim Roman, który, tak jak tu jest napisane na tabliczce, był jednym z pierwszych w oddziale, a odszedł jako ostatni. Żył 101 lat, zmarł w 2014 roku w Londynie na uchodźstwie. A tu jest obelisk właśnie. I mówię, najciekawsze w tej historii jest to, że major Hubal zaczął swoją walkę z Niemcami w powiecie kolneńskim w województwie podlaskim obecnie, w którym to województwie mieszkam. W moim mieście, w którym teraz mieszkam, jest most imienia majora Hubala, a tutaj skończył właśnie, o, tu walczył i zginął 30 kwietnia 40 roku major Henryk Dobrzański Hubal, dowódca oddziału Wojska Polskiego, nieustraszony żołnierz, pierwszy partyzant. Społeczeństwo Ziemi Opoczyńskiej, 1964 rok. A tutaj jest właśnie tablica pamiątkowa. Zginął w walce major Henryk Dobrzański Hubal. Niestrudzony bojownik o niepodległość Polski. Człowiek prawy, sławny jeździec. Wielki patriota. Jak przy skoku trzeba rzucić serce za przeszkodę. Taki jest napis na tej tabliczce. Tabliczka z 1990 roku. Niezłomny obrońca ojczyzny. W miejscowości Janowo, koło Kolna, rozdzielił się wraz z dwoma innymi oficerami. Każdy z nich poszedł w swoją stronę. Najdłużej z nich walczył major Henryk Dobrzański. Nie pamiętam w tej chwili nazwisk, ale w Janowie, koło Kolna, właśnie na Podlasiu, jest pomnik ich trzech.
No tutaj tej ściany nie było kiedyś, bo ja byłem tutaj z żoną, jak mój syn miał, wiem, 3 lata może. W tej chwili stoi żona z dziećmi tam właśnie przy ogrodzeniu. Tu jest właśnie tablicę. Ufundowała rodzina Skrzydlewski z Łodzi. Hubalczycy. 1939-1940. I tu jest lista alfabetyczna wszystkich członków oddziału. Często tylko nazwisko, brak imienia, pamięć ludzka. Niestety płata figla, tym bardziej po tylu latach. Tutaj jest podpułkownik Maciej Kalenkiewicz-Kotwicz. Urodzony, nie, komendant okręgu AK Nowogródek, dzisiaj Białoruś, chyba. Łączniczka zaginiona na trasie Warszawa-Lwów. W pamięci zostanie na zawsze. Tu 30 kwietnia 1940 roku poległ w walce z Niemcami kapral Antoni Kossowski-Ryś. Cześć jego pamięci. Tu z kolei uczestnikowi uroczystości upamiętniających majora Henryka Dobrzańskiego Hubala, biskupowi polowemu Wojska Polskiego, generałowi broni Tadeuszowi Płoskiemu, mieszkańcy powiatu boczyńskiego, 21 maja 2011 roku. Orzeł. Teren ogrodzony. Co z tego? Tu powinien być łańcuch jakiś między tymi słupkami. Przynajmniej kiedyś może był, nie pamiętam. Może ma być, nie wiem. Dziwne to jest. Ten obelisk. I maszt na biało-czerwoną flagę, która w tej chwili wisi tutaj. W lasach walczył i w lasach zginął. Ogrodzenie stylizowane na łańskie piki. Pięknie. Spoczywaj w pokoju, majorze. Gdziekolwiek leżysz. Cześć jego pamięci.